Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Już taka naprawdę jesienna aura. Słuchajcie, może kilka słów dzisiaj. No właśnie. Mam nadzieję, że to wszystko się uwierzy w jakiś sens. Że myślę, że te słowa, które powiem, są też przynajmniej po części rzeczami, które dostrzegacie sami. O co chodzi? No właśnie, o co chodzi? Chodzi między innymi o tą platformę, z której przemawiam teraz, Facebook. Witaj Kasiu kochana, witaj. Gdzieś tam już zapowiadałem i cały czas myślę nad tym. Głęboko się zastanawiam, czy nie zrezygnować z Facebooka. Ale dlaczego? Dlaczego? Nigdy nie zrezygnuję na przykład z świadczenia o Chrystusie. Jest to moja powinność, tak? Sam apostoł Paweł napisał, że biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada nam, gdybyśmy nie mówili o tym, który przyszedł tutaj, cierpiał za nas, który umarł i zmartwychwstał po to, by każdy człowiek miał możliwość zbawienia. Biada więc nam, gdybyśmy nie głosili dobrą nowinę, gdybyśmy nie głosili Ewangelii o tym cudownym postanowieniu, wybawieniu Bożym. No właśnie, ale Facebook. Z czym wiąże się Facebook? No właśnie, powiem wam taką rzecz, że wiadomo, każdy z nas, albo większość z nas, nie urodziło się, powiedzmy, w jakiejś denominacji chrześcijańskiej poprawnej, tak? Większość z was było katolikami. Ja, jak wiecie, byłem świadkiem Jehowy od urodzenia. Wiele ludzi rodzi się w jakiejś denominacji, a coś jednak w życiu skłania ich do tego. To coś oczywiście nazywamy Bogiem, Duchem Świętym, przez szczerość naszego serca, poszukiwanie. No właśnie, dostrzegamy, że gdzieś tu się te dominacje rozmijają z prawdziwym Bogiem, z prawdziwą Ewangelią, z prawdziwą prawdą na temat Chrystusa. Chcemy doświadczyć żywego Boga. Szukamy Go, płaczemy często w problemach. Idziemy do Boga i zdarza się coś wyjątkowego, co Biblia nazywa nowonarodzeniem. No właśnie, ale większość z nas, tak jak mówię, wyszło z jakiejś tam denominacji, czy katolickiej, czy Świadków Jehowy. Ja wam powiem, jak ja myślałem. No, że wiadomo, jest katolicyzm, który całkowicie odrzucam. O powodach wielokrotnie już się mówiło. Świadkowie Jehowy, wiadomo, wyszedłem. Chrystus nie jest tym, kim powinien być. A ludzie są tam tym, którymi też nie powinni być w miejsce Chrystusa. Adwentyści, wiadomo, sabat, tym podobne rzeczy. A więc myślałem, że cały nurt, powiedzmy, protestancki jest jednomyślny. Że to jest, powiedzmy, prawda. To jest ta droga. Jednakże, jak sami wiecie, albo może jeszcze nie wiecie, ale na pewno większość z was się przekonało, wcale tak nie jest. Nie ma tak zwanej prawdziwej denominacji, nie ma tak zwanej prawdziwej religii w chrześcijaństwie, gdzie byś mógł po prostu zmienić ławki, a więc na przykład Świadka Jehowy stać się protestantem. Nie ma takiej możliwości. Dużo protestantyzm ma sam w sobie różne nurty, które całkowicie sobie zaprzeczają ich nauki, postrzeganie wielu kwestii, w tym Boga, zbawienia, charyzmatów, łaski, głębokości łaski, wiele, wiele innych kwestii, tak? Gdzieś czytałem, że chyba samych protestanckich odłamów czy denominacji protestanckich jest około 30 tysięcy. Także no, jest tego bardzo dużo. Także nigdy nie można powiedzieć tak, że ty możesz zmienić ławki. Zawsze trzeba być ostrożnym. Wiele osób mi też tak mówiło z ex-Świadków Jehowy, którzy weszli w jakieś zbory, w jakieś denominacje. Mówią, no wiesz, ale tam nie ma idealnie, tak? Są tam rzeczy, z którymi się nie mogę zgodzić, ale wiesz, no jest to takie jeszcze do zaakceptowania. No i wiecie, i to jest takie troszeczkę
Dla mnie między innymi niepokojące, bo jak możesz wyjść z jednej religii z jakichś powodów, a jednak pójdziesz gdzie indziej. No i tu jeszcze też nie do końca nie zgadzam się, no ale to już tu zostanę, prawda? Więc zawsze trzeba być uważny. Biblia nam mówi, że wiecie, ja tu nikogo nie potępiam. To jest prosta rozmowa teraz. Jak gdyby otwieram swoje serce. Na pewno wielokrotnie się przekonaliście, że ja jestem szczery. Co jest na moim sercu, ja mówię. Wiele ludzi może mi wiele rzeczy zarzucać. Bywa, oczywiście. Ale jestem szczery. Mówię o tym, co jest w moim sercu. To wypływa między innymi w moich wierszach, w moich vlogach. I wiele, wiele innych kwestiach. A więc tym się dzielę. Pamiętam o tym, że nie jestem czekoladą, tabliczką czekolady, więc nie muszę być dla każdego słodki, nieprzyjemny, bo też nie każdy czekoladę lubi. Nie o to chodzi, by nas lubiono, chodzi o to, co mówimy, o to, na czym sprecyzowane jest, albo na kim nasze życie. W naszym życiu musi być widoczny Chrystus, ale z drugiej strony nie masz prawa tego narzucać swojej świętości innym. Cały czas obalając braci, a zobacz, jaki ja jestem święty, a ty jesteś B. Do tej kwestii może wrócę jeszcze. No właśnie Facebook, bo to o nim tak troszkę mówię. Wiecie co? Jeszcze raz powiem, jak wychodziłem z organizacji. Myślałem, że jest jedna prosta droga poza tym wszystkim, co wymieniłem. Jednak tak nie jest. Jednakże mnie, co mnie trzyma i zawsze trzymało przy prawdzie, który jestem przekonany. Oczywiście dla wielu osób ta prawda jest względna, ale nie ma tutaj już co wpadać w paranoję. Właśnie znajomość Biblii. Nigdy nie przestałem traktować Biblii jako jedynego wyznacznika. We wszystkim. I tu wiesz, to nie chodzi o to, że ty otworzysz Biblię, przeczytasz coś, jedno zdanie. Pomyślisz, że tak trzeba robić, bo to zdanie musi mieć jakby pokrycie z kontekstem całego rozdziału, z kontekstem całej księgi, z kontekstem całej Biblii. Dopiero wtedy masz zrozumienie, dopiero wtedy nie jest coś wyrwane z kontekstu. Wiemy, że wiele ludzi przychodzi i obraca jeden na przykład fragment biblijny na 10-20 sposobów. Na pewno się z tym spotkaliście. Powoduje to naprawdę zamęt, powoduje to naprawdę nawet ból głowy u wielu, szczególnie nowych ludzi. I właśnie tych nowych, wiecie, bo ja też zawsze powtarzam, moim powołaniem, które głęboko czuję, które ty możesz podważyć, ale ja głęboko czuję, było zawsze głoszenie Ewangelii. Było się dzieleniem tym, przez co ja przyszedłem. Co ja czuję, co jest w moim sercu. Zawsze staram się być naturalnym, nigdy nie staram się być kimś, kim nie jestem. Zawsze mówię ludziom, jeżeli masz coś przeciwko mnie, napisz to nawet publicznie. Ja się niczego nie wstydzę. Nawet tego, że nie jestem idealnym człowiekiem, bo nie jestem i nigdy nie będę. Co nie znaczy, że żyję dla Boga, że Duch Święty mnie uświęca, ale jestem człowiekiem. I owszem, to i owo może być, czy się zdarzyć nawet w słowie, czy jakkolwiek, że powiem coś niepoprawnie, powiem coś, co... Oczywiście ja nigdy nie uważam, że jestem kimś, ani nie uważałem, że jestem kimś wyjątkowym, ale całą uwagę skupiam na Jezusie Chrystusie. Na Jego naukach, na zbawieniu. Przecież ludzie, skoro ten cały świat, jak Piotr pisze, ma ulegnąć zagładzie, to wszystko się ma stopić. Jakimiś to powinniśmy być my, tak? Świętych postępkach, oczekiwaniu, no i głoszeniu. To jest, wiecie, to zawsze było w moim sercu, gdy się nawróciłem. By o tym mówić, to nie był mój pomysł. To nie jest jakieś, wiecie, moje tam szukanie uwagi, czy cokolwiek. Ja mam świadomość tego, że co się dzieje na świecie, jak to odpowiada proroctwom biblijnym, bliskości przyjścia Pana. No i tak powiedziałem słowa apostoła Pawła. Biada mi, jakby nie głosił Ewangelii. To zawsze było w moim sercu i głosiłem to z miłości, po prostu. I wielokrotnie też były momenty, bo to już 2 lata z działania takiego, kiedy rozmawiałem z wieloma ludźmi o różnych poglądach. Nauczyłem się też tego, albo uczę coraz bardziej rozpoznawać pewne osoby po ich komentarzach, po ich podejściu. Wiecie, to jest tak jak
widzisz po prostu, ktoś podchodzi szczerze, czegoś nie wie, o coś pyta. Bardzo chętnie się wtedy otwieram, dzielę się Słowem Bożym. Mając na uwadze Jezusa Chrystusa i to, by On do Niego doszedł. Ale niekoniecznie zależy mi na osobie, która przychodzi i już w pierwszych słowach wytrzymam jej negatywne podejście, sposób podważenia czegoś, sposób obalenia czegoś, kłótliwości, zwarliwości. Najczęściej teraz takie osoby po prostu dziękuję, odchodzę. Często blokuję, jeżeli rzeczywiście osoba jest chamska, nie ma kultury, szacunku. Ostrzegam ją parokrotnie. Według zasady biblijnej heretyka po jednym albo dwóch, jak tam jest powiedziane, napomnieniach unikaj. Po prostu nie ma to sensu. Ja działam dla osób, tak mówię, pogubionych, szczerych. Moje nie musi być na wierzchu, przede wszystkim dlatego, że ja nie mam swojego. Nie mam swojego, ja nie jestem guru, ja nie jestem Chrystusem, Biblia nie należy do mnie, Bóg nie należy do mnie, tak? Ja mówię o czymś, co mówi Słowo Boże, mówię o czymś, co ma wieczne trwałe znaczenie, a to jest Chrystus. To jest Chrystus i tutaj ja siebie nie muszę wywyższać, kim jestem w Chrystusie, bo ja dobrze wiem. Ja nie będę cały czas mówił, że ty masz z czymś problem, a jesteś nawróconym chrześcijaninem. Ja cię nie będę pouczał. Dlaczego ja cię mam pouczać? Biblia nam bardzo wyraźnie mówi, abyś tego nie robić. Oczywiście jak ktoś błądzi, jest nam na sercu, wiemy o jego szczerości, możemy takiego korygować łagodnie, oczywiście w duchu miłości, Słowem Bożym, tak? By mu pomóc. Widzimy, czy wtedy to działa na niego. Często taka osoba nam dziękuje, ale żebym ja cały czas po kimś krzyczał, jechał, jeździł, mówił, żeby ktoś sprawdzał moje życie. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma Chrystus. Znaczenie ma Chrystus i czy ja wykrzyknę coś, czy ja po prostu powiem o czymś, to Słowo ma zadziałać. Nie moja emocja, nie moja ekspresja tego czegoś. Słowo Boże ma działać. Ja go nie koloruję, ja do niego nic nie dodaję. Biblia mówi, że nie kimś jest ten, kto sieje, ani nie kimś jest ten, kto podlewa, ale tylko ten, który daje wzrost. Także to nie jest nawet dobra nowina, wiedza biblijna, Ewangelia, cokolwiek. To nie jest nasza zasługa, to nie są nasze rzeczy. Dlatego my jedynie o tym mówimy. I na kogo to działa? Na szczere osoby to podziała. Te, które są otwarte na ducha, które szukają na Boga. Rozpłaczą się, przyjmą tego, będą się czuć dobrze, błogo, pójdą za tym. Ale są ludzie, którzy to wyśmieją, inni przyjdą, cię poobalają, czy to prawem, czy sabatem. I naprawdę nie ma to znaczenia. My po prostu siejemy. Siewca też, jak idzie, on nie patrzy, gdzie to pada. On idzie i sypie, i sypie, i sypie. Tam, gdzie padnie na dobrą glebę, to wyrośnie, a gdzie nie, to wypali słońce i tak dalej, i tak dalej. Nie do siewcy to należy. Chociaż on grunt przygotowuje, oczywiście. No i ten niechlubny Facebook. Powiem Wam, że to jest taka broń obosieczna, bo z jednej strony może dużo pomóc, jeżeli zdrowo się z tego korzysta, ale niestety jest drugi napór różnych informacji, które strasznie kołują w głowach, głównie właśnie, tak jak mówię, tych nowych. I tu Wam podam zwykłe przykłady. Znam chrześcijan, których widzę na Facebooku, że raz na przykład postują nauczanie, które mówi, że nie podlegamy prawu sabatowi, że naszym odpocznieniem w sensie sabatu jest Chrystus, którego weszliśmy do Jego odpoczynku od naszych grzechów, od naszych uczynków. To był cały cel sabatu. A więc wrzucą takie nauczanie, a za parę miesięcy widzę, że wrzucają nauczanie, które mówi jednak, żeby obchodzić sabat. Żeby, rozumiecie, prawo sabatu jest prawem wiecznym i tak dalej, i tak dalej. Drugie rzeczy. Charyzmaty. A więc jedni ci powiedzą, że się nie narodziłeś z ducha, jeżeli nie mówisz językami. Powiedzą ci, to jest absolutna niemożliwość, jeżeli nie mówisz językami. Znowu potępiając, stawiając języki jako wymóg czy wymiar zbawienia, bo to idzie prostym tokiem, tak? Tylko ta osoba, która się na nowo narodziła, może dostąpić zbawienia.
to Chrystus, jak przyjdzie taką osobę, ona do Niego należy, ona jest zapieczętowana Duchem Świętym. No ale jak ktoś mówi, że ta osoba musi mówić językami, ale ona nie mówi, czy odbierasz mu zbawienie? To są, słuchajcie, to nie są takie błahe rzeczy. Jeszcze raz, jak już powtarzam, gdzieś tam nie zaprzeczam darowi języków, żeby to było jasne, ale zaprzeczam błędnym naukom, że każdy musi mówić językami. Nie. Nie jest to prawda. Nie jest to prawda. Wiecie, jak ktoś czyta pod tym kątem Biblię, Dzieje Apostolskie i tak dalej, rzeczywiście widzi tylko to, wyciąga tylko to. Ale jest wiele innych rzeczy, które o tym mówią, że na przykład dar języków jest najmniejszym z darów. On nie jest największy. On jest najmniejszym z darów. Paweł mówi też coś takiego, jeżeli zboże zdarzy się, że jest trzech, powiedzmy, którzy mówią językami. Pierwsza rzecz, o czym to mówi, że nie cały zbór mówi językami. Ale może się zdarzyć, że na przykład trzy osoby mówią tam językami. I teraz mówi, to jeżeli wszyscy, jedna osoba mówi językami w tym zborze, a jeszcze dwie osoby zaczną mówić językami, to żeby mówił tylko jeden. Żeby był porządek, a tych dwóch milczy. I co jeszcze mówi? Ale jeżeli nie ma kogoś, kto wykłada, to nawet ta jedna osoba niech nie mówi, niech zamilczy. I teraz ja się pytam, gdzie widzicie takie przestrzeganie tych nakazów dzisiaj w zborze? Często widzę jakieś takie rzeczy, kiedy to bracia publicznie w live'ach mówią nagle językami. Jak ta zasada ma się do tych praw bożych? Jak korzystać z języku? Jeszcze raz, ja nie zaprzeczam darowi języków. Bo często ta osoba powtarza, że jest tak bardzo posłuszna Bogu, Chrystusowi, że jest tak doskonała, a tak prostego prawa nie zna, zasad, które dotyczą używania języków. No właśnie, powiem wam taki przykład. Miałem kiedyś znajomych człowieka, który oczywiście uzdrawiał, tak? Dlaczego się tak uśmiecham? Jeszcze raz, ja również nie podważam daru uzdrawiania. Ja, część z was wie, byłem uzdrowiony z raka w wieku 18 lat, stopnia 4. Byłem w tym momencie poza Bogiem, tylko sam Bóg mnie uzdrowił przez modlitwę. I to jeszcze nie modlitwa o uzdrowienie, tylko modlitwa taka, że Boże, ja nie chcę żyć, ale jeżeli jakkolwiek mi się uda wrócić, wyleczyć, jeżeli, to pozwól mi siebie znaleźć. I po tej modlitwie, słuchajcie, tydzień temu niecały, tydzień później niecały, całe moje ciało zostaje uzdrowione, kolejne badania, po raku nie ma śladu, z 4 stopnia nie wyleczamy. Ja nie zaprzeczam ani darowi języków, bo znam kochanych braci albo siostry, które pięknie mówią językami, ale są pokorne i nie mówią tego publicznie. Potrafią zapytać na przykład, czy to jest poprawne. I ja takich kochanych braci i sióstr naprawdę podziwiam i są mi ogromnym przykładem, którzy kierują się pokorą. A więc, tak jak mówię, nie zaprzeczam temu. I teraz przejdę do tego przykładu, dlaczego ja w ogóle o tym mówię. Bo jak bardzo trzeba być uważnym w tym wszystkim, o to mi chodzi. Są tak wiele sprzecznych rzeczy, albo jeżeli pójdziesz na przykład za cudami, to możesz być zwiedziony, naprawdę. Bo same dary ducha, cuda, nigdy nie miały być znakiem prawdziwego chrześcijaństwa, nigdy. Znakiem prawdziwego chrześcijaństwa miała być miłość, miało być poświęcenie życia Chrystusowi, odrodzenie się, pozostawienie swojego życia, ewangelizacja. Największym cudem i darem Ducha Świętego jest Twoje przemienione życie. Darów Ducha jest wiele, a języki i uzdrawianie są jedynie taką mocą, za którą ludzie idą. Ale darów Ducha jest wiele. Jest dar nauczania, ewangelizacji, strofowania, prorokowania. Jest wiele rzeczy, tak jak mówię, dar języków jest nazwany najmniejszym z tych wszystkich darów. Dziwne jest to, że ktoś nie mówi, że ktoś się na nowo nie narodził, na przykład jeżeli nie ewangelizuje. Ale mówi, że jak nie mówisz językami. Słuchajcie, tak spłycam wszystko, ale myślę, że ma to jakieś znaczenie. Idąc do tego przykładu tego, nie wiem, brata. On uważał, że uzdrawia, oczywiście tam się nogi wydłużały 8 cm i tak dalej. I co on robił? Prowadził live'y. Dlaczego mówię w czasie przeszłym? No bo już nie jestem w jego znajomych. Zablokowałem go po tym wszystkim, co widziałem, jego komentarzach w moją stronę.
Ja mówię jeszcze raz o wszystkim otwarcie i szczerze. Nie ma to znaczenia, moi drodzy, jak to odbieracie, możecie się zgodzić albo nie. Ja też nikogo nie pouczam w sensie, że ty musisz tak robić, bo ja tak mówię. Nie, ty masz to duchem rozeznać, masz być rozważny we wszystkim. No i ta osoba robiła tak, że robiła live'y tak jak teraz ja na Facebooku. I na przykład jeden live miał taki, siedział i oczywiście modlił się językami. I nagle mówi, no, że teraz będzie uzdrawiać i teraz on mówi na przykład, a widzę, że jedna osoba, która mnie słucha, ma jakieś problemy z sercem, a tu widzę, że ktoś tam ma z barkiem, a tu widzę, że ktoś ma to i to. Słuchajcie, co to jest? Czy widzieliście kiedyś takich, nie wiem, Kaszpirowskiego? Czy widzieliście kiedyś, no, jakichś takich medium, które właśnie w ten sposób działają? Czy takie coś znajdujecie w ogóle w Słowie Bożym, żeby ktoś się bawił w takiego szamana, który widzi jakieś choroby na odległość, uzdrawia, nie wiem, rękami, językiem? Czy tak to ma działać? Czy tak to ma działać? Później się w innym live'ie modlił się swoją żoną na językach o uzdrowienie, o wszystko, a w tle włączali czerwony księżyc. Czyste w swojej prawdziwości chrześcijaństwo, naprawdę. Przestrzegam przed wszystkim, zachęcam do badania duchów. Do badania duchów. Wiemy o samym Antychryście, że on przyjdzie w mocy i w cudach. Wielu zwiedzie. Mi się w ogóle wydaje, słuchajcie, czy pewne pole nie jest przygotowywane dzisiaj. Bo kogo on ma zwieść? Świat ma zwieść, świat jest zwiedziony. Kogo on ma zwieść? Jeżeli nie tych wybranych, jeżeli nie tych, którzy już oddali swoje życie Chrystusowi. To jest takie... Taka ważna rzecz to przestrogi, bo kto bada to już dzisiaj, jeszcze raz mówię, nie zaprzeczam żadnym darom ducha, ale jeżeli ktoś bada roztropnie to wszystko, to mu się nie da zwieść, obojętnie co się stanie. Sami wiecie, ostatnio też biegały takie filmiki po internecie, kobiety, murzynki z jakąś taką ręką podkurczoną, ten pastor jakiś czarnoskóry ją lał wodą, w końcu ta ręka się prostowała. I niektórzy bracia mi to wysyłali, od razu mówiłem, że absolutnie nie jest to dzieło Chrystusa. I nie było trzeba długo czekać, dzień albo dwa. Weszły filmiki, które to obnażały, że te osoby obwoźnie jeżdżą po różnych miejscach. Zawsze ta sama kobieta, zawsze ci sami pastorzy. I ta ręka za każdym razem jest podkurczona w innych różnych miejscach i zawsze ta woda jest lana i jej się wyprostowuje. Czystoszóstwo, tak? I właśnie, zobaczcie, to jest to, o czym mówię. To jest to, o czym mówię, że wiele ludzi idzie za tym. Słyszy, gdzie jest coś robione w imię Jezusa, a wielokrotnie, nie mówię, że zawsze, ale wielokrotnie jest to po prostu zwykłe szalataństwo. Jest to zbieranie pieniędzy, czy jakkolwiek by to nazwać, tak? My też pamiętamy o słowach Jezusa, który powiedział, że o owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, nie czyniliśmy wielkich znaków, tak, cudów. A on powie, ja was nigdy nie znałem, odejdźcie precz ode mnie. To są przestrogi, słuchajcie, nigdy nie łapcie czegoś, wiecie, tak jak ryba ten haczyk. No właśnie, wszędzie może być haczyk. Są to ważne kwestie, do tego chcę zachęcić. Kolejna rzecz, zobaczcie, jeżeli my wiemy, że my się mamy kierować duchem, to jest rzecz niezawisła i naprawdę nie pojmiesz wielu rzeczy, włącznie z tym, że się nie odrodzisz na nowo, dlatego, że tak Biblia to naucza, dlatego, że Chrystus tak mówił, jeżeli rzeczywiście nie będziesz się prowadził duchem, ciała nie ujarzmisz, jeżeli nie będziesz się prowadził duchem. Tak naucza Biblia. Ale z drugiej strony widzę ludzi, którzy na przykład, będąc przekonani, że są prowadzeni duchem, że są nowonarodzeni, część z nich, właśnie ten, który uzdrawiał, o którym wam przed chwilą powiedziałem, po jakimś czasie obnażył się, że obchodzi sabat, że mówi, że prawo musi być przestrzegane. Teraz jest kolejna rzecz bardzo modna na Facebooku. Braci, którzy mówią, że są nowonarodzeni, którzy się kierują duchem. Modalizm, no bardzo na pewno znana wam rzecz, czyli Bogiem jest Jezus Chrystus. I ten Jezus Chrystus jest zarówno Synem, Ojcem i Duchem Świętym. Że ojciec i syn nie ma nic osobnego, tak? Że po prostu Jezus Chrystus jest tym Bogiem,
I On jest raz Synem, raz Ojcem, raz Duchem Świętym. Po prostu. Nie ma Trójcy, tylko tak to istnieje. Słuchajcie, ja też nie nazywam Boga Trójcą. Nie lubię tego słowa. Jest to katolickie słowo. Ale Biblia uczy mnie, że Bogiem jest zarówno Bóg Ojciec, jest osobna osoba. Biblia naucza mnie, że Jezus Chrystus jest Synem, ale jest też Bogiem. Jest Stwórcą. Nie ma początku. On był u Boga na początku. I o Duchu Świętym czytam to samo. I słuchajcie, to mi wystarczy. To mi wystarczy. Ja jestem świadom, że wiele rzeczy mogę nie zrozumieć, jeśli chodzi o Boga. I to znowu ma pokrycie w Biblii, bo Biblia mówi, że od początku do końca Boga nigdy nie zmierzysz. Tak samo Jezusa Chrystusa. Często bracia mówią, że nasze poznanie jest cząstkowe, ale o co tam chodzi? Tam jest wyraźnie powiedziane, że gdy zobaczymy twarzą w twarz, będziemy poznani, tak my sami jesteśmy poznani. Wiecie, Boga możemy poznać dopiero w sytuacji tak naprawdę do końca, kiedy z Nim będziemy, a i tak Go nigdy do końca nie zgłębimy. To trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Jeżeli Ci jest trudno zrozumieć, że zarówno Ojciec, Syn, Duch Święty są Bogiem, ale są osobnymi osobami, ale są jednym Bogiem, bo są z jednego źródła, no to bardzo dobrze, Ty nie masz tego rozumieć, dlatego że Bóg nie jest stworzeniem. Ja kiedyś też o tym mówiłem w live'ie. My sobie próbujemy Boga wyobrazić na nas, na nasz fizyczny sposób pojmowania. Ale Bóg nie stworzył nic, co istnieje w takim samym wymiarze jak On. On nie jest stworzeniem, by był podobny do czegokolwiek. Bóg jest wyjątkowy we wszystkim. I jak człowiek fizyczny, nasz umysł ma pojąć Boga tak do końca? Dlatego ja wierzę, że Bóg Ojciec jest wyjątkowy, jest jeden. Jezus Chrystus jest Jego Synem, jest osobną osobą, tak samo jak Duch Święty. Bo Ojciec nigdy nie opuszcza swojego tronu w niebie, nigdy. Syn Boży był na ziemi, niejednokrotnie, nawet przed przyjściem, jako Jezus. No i Duch Święty przebywa razem z nami, ale Ojciec z nieba nigdy się nie rusza. Oczywiście, tak jak mówię, ze mną się wiele osób nie musi zgodzić teraz, bo tak jak mówię, wielu wierzy w modalizm i w inne rzeczy. Ja tylko mówię, jak ja wierzę, nie narzucam Ci tego. Absolutnie. Są vlogi, w których to tłumaczę biblijnie bardzo jasno, ale no tak jak mówię, ja nie jestem guru, nie jestem jakimś przewodnikiem, by Ci powiedzieć, że Ty musisz wierzyć, jak ja wierzę. Co chciałem jeszcze powiedzieć, jest taki ruch, no tak brzydko to nazywam ruch, ale synostwa. Ten człowiek, który robił te właśnie cuda, kiedy miałem z nim kontakt, to właśnie, do czego to prowadzi? Ci, którzy tak rzeczywiście mocno zgłębiają tą swoją świętość i to, kim są w Chrystusie, dochodzą do tego wniosku, że są ludzie, którzy już doszli do takiego ideału, takiej perfekcyjności cielesnej, że sam Duch. I w ten sposób dzieje się to, że oni jak idą spać, to idą do nieba i widzą Boga. Widzicie, do czego to prowadzi? Nauka biblijna mi bardzo wyraźnie mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Dopóki Ty nie będziesz w niebie, nie zobaczysz Boga. Nikt Boga nie widział z ludzi, tak? Bo o aniołach czytamy, że niektóre z tych aniołów dzień i noc wpatrują się w oblicze Boga. Z ludzi Boga nikt nigdy nie widział, ale Jego Syn, który jest na łonie Ojca, nam Go objawił, tak? A więc widzicie, ile jest pułapek, ile jest rzeczy i po co ja to mówię w ogóle? O co Ci w ogóle chodzi, człowieku? No właśnie, nie wszystko złoto, co się świeci, nadmiar informacji, nadmiar prawdy może ogłupić człowieka. Podałem Wam przykłady ludzi, którzy postują raz o sabacie, raz, że nie sabat. Inni postują, że no właśnie, tak jak mówię, że nie mówisz językami, to się nie, na nowo nie narodziłeś. To jeszcze o tych językach prowadzi niestety do tego, że jeżeli ktoś wchodzi w taką grupę, w taki zbór, a nie mówi na przykład językami, niestety zaczyna mówić coś typu szaka, raka i to już jest uznawane za język. Ja nikogo nie oskarżam, niech to Bóg osądzi. Ale wydaje mi się, że wiele ludzi po prostu chce się wpasować w coś. Ja tego nie osądzam. Niech to będzie Boże.
Błogosławię wam wszystkim, jeżeli tak mówicie, szakaraka i podobnie. Nie podważam jeszcze raz języków, nie podważam mocy Boga, nie podważam darów ducha. To jest rzecz niezaprzeczalna, ale to wszystko, co powiedziałem i nauki Jezusa Chrystusa, przyszedł szatan, zasiał kąkol wśród pszenicy i to wszystko rośnie razem. Dopiero w dzień sądu zostanie to wszystko zebrane i chwasty zostaną spalone, a pszenica zostanie zbawiona, tak krótko mówiąc. To są przestrogi biblijne. Naprawdę mówię to tylko w tym kontekście, że tak jednemu z kochanych moich braci wczoraj w rozmowie mówiłem, ja siadam, wiecie, wieczorami z takim ciężkim sercem przed Bogiem, tak? Jeśli chodzi o Boga, o ludzi, o ich zagubienie, o to wszystko, co widzę, co się dzieje w chrześcijaństwie, podważające się po prostu opinie, wierzenia, potępianie innych, krzyczenie jeden na drugiego. Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Wam powiem, że tak jak mówię, gdzieś tam powiedziałem, że merytorycznie lubiłem z ludźmi rozmawiać i wciąż lubię, gdy widzę tam jakąś otwartość i szczerość, ale męczy mnie już, jak ktoś przychodzi, wykrzywia, coś mi chce udowadniać, po prostu mnie to męczy, odchodzę. Rozumiem wtedy te wszystkie biblijne określenia, by nie prowadzić pustych rozmów, że spory, zwady, sekty to są uczynki ciała. Właśnie heretyka po jednym, dwóch upomnieniach unikaj, nie potępiaj, unikaj. To unikanie dla mnie często jest po prostu albo pożegnanie się z kimś, a jak cały czas coś przychodzi bezczelnie, wchodzi oknami, drzwiami, to po prostu mówię, że cię zablokuję, że nie przestaniesz i że się nie zmienia, blokuję. Mam spokój ducha, bo ja chcę mieć spokój. Ja nie mam potrzeby się z kimś wykłócać, coś komuś udowadniać. Ja mówię ze Słowa Bożego, ty masz rozeznać duchy, jeżeli się z tym zgadzasz. Pozostajesz na przykład w moim kręgu, jesteśmy braćmi, wspólnie się budujemy. A jeśli widzisz, że ci to nie pasuje, odchodzisz. Przecież tak, ja mówię, ja nie jestem żadnym guru. Nie jestem kimś, kogo powinno się naśladować, a jedynie jestem kimś, to zawsze zwraca uwagę na Jezusa Chrystusa i zawsze zwracam uwagę na różne zagrożenia na tej drodze. Na podobieństwo, jak zobaczycie, kąkol jest, możecie sobie nawet wygooglować, wygląda tak samo jak pszenica. Bo się nie da inaczej sprecyzować, jeżeli nie weźmiesz tego źdźbła, tego, nie wiem, jak tego kłosa, i je nie zgnieciesz, bo ta pszenica jest twarda, między palcami tego kłosa nie zgnieciesz. Ale chociaż wygląda tak samo właśnie ten kąkol, to on jest pusty w środku. I go tylko naciśniesz, on już się w pył rozpada. Bo on jest tylko imitacją. On jest czymś, co ciągnie soki, ale nie jest tak naprawdę tą pszenicą. Także takie to rzeczy, moi drodzy. Często mówię do Boga, czy będzie taka chwila, że usiądę i będę mógł bez łez, z takim spokojem się zwracać do Boga. No właśnie, to boli. To boli, gdy się widzi albo strzega przed różnymi rzeczami, a przez to na przykład leci na ciebie potem lawina hejtów. No właśnie, ludzie idą w różne rzeczy. I tak jak mówię, nie wszystko złoto, co się świeci. Trzeba być bardzo przezornym. Trzeba każdego badać, prześwietlać, tak samo mnie, jeżeli mówię coś niezgodnego z prawdą, tak jak mówię, jeżeli w duchu czujesz inaczej, odejdź, wiesz, nie musisz absolutnie się ze mną zgodzić. Taka rzecz, ja mówiłem też z moim bratem wczoraj, jak mi jest, wiecie, szkoda wielu ludzi, którzy są na przykład, ja podałem przykład tutaj mojego przyjaciela, który oczywiście mnie odrzucił, bo całkowicie, bo był świadkiem Jehowy. Ja chciałem być dalej przyjacielem, ale oczywiście przez ostracyzm całkowicie mnie odrzucił, tak, i rodzina. Ale niestety tak się zdarzyło, że niedawno ten mój przyjaciel zmarł na raka. Tutaj też był w Aście mieszkał. Męczył się miesiącami, naprawdę tragedia. Nie byłem w stanie nawet go odwiedzić, chociaż proponowałem przez moją żonę, to nie chciał. Tylko jedna rzecz, gdy on już umierał, przyjechało po niego pogotowie na końcu i swoją żoną jechał,
już gdzie umarł w tym szpitalu, ale w tym pogotowiu napisał na ręce, bo już nie umiał mówić, bo to miał wszystko w gardle tego raka i napisał jej na ręce Jehowa. Jehowa, czyli inaczej Jahwe, imię Boga Ojca. Innymi słowy mówił jej, że zostań przy Jehowie, zostań przy Bogu. I wiecie, ja mówię o tym Bogu, że ja widzę szczerość w wielu ludziach, ale gdzieś tam są pokręceni z racji na to, jak uwierzyli, w co uwierzyli, jak uwierzyli. I mówię, jak to może uszczerbić. Wiecie, jest taka jedna zasada, o której na przykład, przepraszam, jeśli szum słyszycie, ale strasznie wieje. Jest taka zasada, o której widzimy, jak Abraham modlił się do Boga, jeśli chodzi o Sodomę i Gomorę. Abraham powiedział Bogu, jeżeli będzie tam 50 sprawiedliwych, czy ocalisz te miasta? Bóg powiedział tak, ale oczywiście nie było tam tylu. To Abraham mówi, a 20, jeśli będzie, czy ocalisz? Tak, również nie było. 10, tak, ale również nie było. 5, tak, ocalę, również nie było. 1, tak, ocalę całe miasto, jeśli będzie jeden sprawiedliwy. Nie było ani jednego sprawiedliwego. Tam są takie słowa i pewność Abrahama, że on powiedział, że jest nie do pomyślenia, aby Bóg zgładził sprawiedliwego z niesprawiedliwym. To są właśnie moje piękne słowa. Pomimo, że widzę, że wiele ludzi jest gdzieś tam zwiedzionych, mamy obowiązek to badać, mamy obowiązek dociekać, badać duchy, mamy to wszystko, te słowa wyodrębnione w Biblii. W 6 rozdziale też Ewangelii Jana mamy powiedziane, że to Ojciec przyciąga do Syna, że duchowe myślenie jest poprzez Ojca. Ale właśnie tam też się możemy parzyć, jeżeli nie słuchamy do końca Ojca, ale słuchamy ludzi, którzy twierdzą, że są kierowani duchem. Ale wierzę w sprawiedliwość Boga. Wierzę, że On patrzy na serce. On patrzy na serce. Ja nikogo nie chcę potępić, wiecie. Nie chcę też usprawiedliwić. Ale mam taką głęboką nadzieję, bo bardzo to przeżyłem, tą jego śmierć, bo nawet na pogrzeb nie mogłem pójść, bo sami świadkowie Jehowy. I wiecie, był taki moment, kiedy zgasłem, tak troszeczkę wewnętrznie płakałem dużo nad tym. Ale wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy, bo tak mnie naucza Biblia. I to samo myślę o każdej osobie, która, o każdym biednym dziecku, które się nie narodziło, było usunięte przez aborcję. To jest dla Boga życie, to jest człowiek. Psalmista opisuje, że zanim powstałem, ty widziałeś w łonie matki wszystkie moje kości. Widziałeś, kim będę, że będę prorokiem i tak dalej, parafrazując te słowa. Dla Boga to jest życie, nie ma różnicy, czy to masz 40 lat, 90 lat, czy jesteś jedynie zarodkiem. To jest życie, to jest człowiek. I wiele osób się zastanawia, słuchajcie, co tam będzie z Winnetou, tak? Czy on będzie żył? Ja wierzę w jedną Bożą zasadę, w jego sprawiedliwość. Więcej nie muszę wiedzieć. Ja wiem, że on postąpi z każdym sprawiedliwie. Słuchajcie, na tym zakończę. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Część może wzburzyłem, część może zawiodłem, a część na pewno zgadza się z tym, co powiedziałem. I tak jak mówię, ja nigdy nie działam pod publikę, zawsze mówię szczerze, zawsze mówię to, co jest w moim sercu. A to jest odbiciem tego, czego się uczę w Słowie, co znam od dzieciństwa. Jedna osoba mi niedawno powiedziała, gdy jej powiedziałem, że cieszę się i że nie podległem jakiemuś tam zwiedzeniu, bo znam od dziecka Biblię, nazwała to cielesną wypowiedzią. Także słuchajcie, jeżeli poleganie 100% na Biblii jest i mówienie, dziękowanie za wiedzę, którą mamy w Słowie Bożym, że ktoś nazwie to cielesnością, no to niestety, no wiecie, też jeszcze na koniec jedna informacja. Znacie te trendy, niektóre, znowu, te, którzy się mówią, się sterują duchem, że dzisiaj Biblia została strasznie zmieniona i mamy się kierować tylko duchem. Sami wybierają pewne rzeczy z Biblii i o nich mówią to, co im pasuje, ale to, co im nie pasuje, do ich własnych rzeczy. Mówią, że to zostało zmienione i tu mam być kierowany duchem. Jeżeli duch jest tak słaby, Duch Święty i Bóg tak słaby, że nie mógł zadbać o to, by Biblię, którą trzymasz, była taka, jak powinna być, no to jesteśmy straceni. Jesteśmy straceni. Ten duch, którym się dzisiaj kierujesz, nie zmieni tego, co sam zapisał w Słowie Bożym, bo on się nie pomylił. On jest duchem prawdy.
Słowo Twoje jest prawdą, powiedział Chrystus do Boga Ojca. Słuchajcie, to są rzeczy, które są niezawisłe. Jeszcze taka jedna rzecz, o której mówiłem wczoraj z moim bratem. Dzisiaj wiele osób twierdzi, że rzeczywiście już tam gdzieś głęboko w Chrystusa wchodzą, wychodzą do nieba, tak powiedziałem. Dla mnie to jest masakra, ale powiedział mi coś takiego, że kiedyś nie było internetu, nie było dostępu do wielu informacji. Jakoś byli szczerzy bracia, umierali w Chrystusie. No i co? Nie zostaną zbawieni? Bo nie mieli tak ogromnej wiedzy? Nie, wszyscy zostaniemy zbawieni, tak samo jak ten, który umierał na krzyżu obok Jezusa Chrystusa i w Niego uwierzył. Bo Chrystus powiedział mu, że będzie z Nim w raju i tyle. I tyle. Mamy dzisiaj oczywiście ogromną wiedzę, ogromne takie, wiecie, biblioteki, z których możemy korzystać. Ale wśród tego jest też dużo brudów. I tak jak mówię, często ten chwast wygląda tak jak pszenica, a zwłaszcza dla nowych. I powiedz mi, czym dzisiaj się ludzie przyciągają, jeżeli nie właśnie jakimiś cudami, cudownymi rzeczami. Jestem dzisiaj na porządku dziennym. Dobrze. Zakończę już tym akcentem, moi drodzy. Błogosławię Was w imię Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że mnie nie przeklniecie za to wszystko, co powiedziałem. Bądźcie zdrowi, pozostańcie pełni ducha i zawsze w miłości własce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.